Tempo badań, tempo rozwoju badań pozasłonecznych układów planetarnych jest jednak tak ogromne i ta dziedzina badań jest finansowana tak hojnie, że jeżeli wszystko potoczy się dalej w ten sam sposób, jestem zupełnie pewien, że po następnych 10 latach będziemy już wiedzieli, czy i gdzie we wszechświecie, w naszej galaktyce są planety ziemiopodobne i no tu już z troszeczkę mniejszym optymizmem będę się wypowiadał i czy panują na nich warunki, które odpowiadałyby nam. Jak już powiedziałem, te układy pozasłoneczne, które do tej pory zostały odkryte, nie przypominają naszego układu, niemniej jednak pozwalają nam coraz lepiej zrozumieć, w jaki sposób planety w ogóle powstają. Bo ciągle jest to jeszcze dziedzina młoda, planetogeneza. Niezbyt dokładnie wiemy, w jaki sposób układy słoneczne, układy planetarne formowały się. Ogólne zarysy teorii istnieją, szczegółów ciągle jeszcze brak. Prowadzone są w tej chwili w licznych ośrodkach na świecie, między innymi tutaj u nas, symulacje komputerowe poświęcone powstawaniu planet. Parę konkurencyjnych hipotez jest w tej chwili badanych. Wydaje się jednak, że najbardziej prawdopodobną z nich jest hipoteza, która powstała jako pierwsza i zgodnie z którą obłok międzygwiazdowy posiadający pewien zasób momentu pędu zaczyna się kurczyć pod wpływem własnych sił grawitacyjnych. Nadmiar momentu pędu uniemożliwia skurczenie się całego obiektu w gwiazdę, w związku z czym po pierwszej fazie tego procesu wytwarza się zalążek gwiazdy otoczony dyskiem, płaskim dosyć. Tego typu obiekty są obserwowane zarówno przez kosmiczny teleskop Hubble, jak i ostatnio przez teleskopy naziemne. Także tutaj ta teoria znajduje potwierdzenie. Dalej dysk ewoluuje w taki sposób, że częściowo osiada na gwieździe. Częściowo jest materia z niego wydmuchiwana przez zarówno wiatr gwiazdowy, jak i ciśnienie promieniowania w przestrzeń międzyplanetarną, międzygwiazdową. No a częściowo, mówię tutaj w tej chwili o jego zewnętrznych obszarach, częściowo rozpływa się po prostu w przestrzeni międzygwiazdowej. Zanim ten dysk zniknie, przynajmniej w niektórych przypadkach powstają w nim planety. W jaki sposób? Tu jest właśnie ten dzisiejszy duży znak zapytania. No i jak już powiedziałem, wiele zespołów na całym świecie w tej chwili nad tym zagadnieniem pracuje. Od dłuższego już czasu, mniej więcej od ćwierci wieku, mamy coraz więcej wskazówek z różnych stron do nas płynących, że we wszechświecie oprócz zwyczajnej materii, tej, z której jesteśmy zbudowani, tak zwanej barionowej materii, której głównym składnikiem są protony, neutrony, głównym składnikiem, jeżeli chodzi o masę, istnieje materia, którą astronomowie nazywają ciemną materią. Dlatego ciemną, że rzeczywiście jej nie widać, nie produkuje żadnego promieniowania, które moglibyśmy odbierać jakimkolwiek przyrządem, a o swoim istnieniu daje znać jedynie poprzez oddziaływania grawitacyjne. Wiemy, że ona istnieje dlatego, że materia, którą widać, ta materia, którą świeci, porusza się w taki sposób, jakiego nie tłumaczą znane nam prawa fizyki. Najprostszym wytłumaczeniem tych ruchów jest przyjęcie, że oprócz materii świecącej we wszechświecie jest właśnie ta materia ciemna, której pole grawitacyjne wprawia materię świecącą w ruch. Co to są za wskazówki? Po pierwsze, kiedy przyglądamy się ruchom gwiazd w galaktykach, widać, że te, które są położone na skrajach galaktyk spiralnych, takich jak nasza galaktyka Drogi Mlecznej, biegną wokół centrum galaktyki z dużo większymi prędkościami, niż wymagałoby tego pole grawitacyjne wytworzone przez materię świecącą. A to oznacza, że w całej galaktyce, nie wiadomo dokładnie jak rozmieszczona, ale na pewno musi być rozmieszczona materia będąca źródłem pola grawitacyjnego dodatkowego, materia, której nie widać. Dalej, w dużo większych skalach odległości mierzonych milionami i miliardami lat świetlnych obserwuje się podobne efekty. To już nie pojedyncze gwiazdy, ale całe galaktyki,
poruszają się w sposób, który trudno jest zrozumieć, nie przyjmując istnienia ciemnej materii. A ostatnia ze wskazówek, o których wypada tutaj wspomnieć, przemawiających za istnieniem ciemnej materii, płynie z bardzo wczesnych epok ewolucji Wszechświata, wtedy, kiedy dopiero zarodki struktury w nim istniały, minimalne fluktuacje gęstości. Otóż okazuje się, że żeby te fluktuacje gęstości widzialnej materii w bardzo wczesnych etapach ewolucji Wszechświata, minimalne zupełnie fluktuacje, mogły do obecnej chwili rozwinąć się w te wszystkie obiekty, które we Wszechświecie obserwujemy, a więc od planet począwszy, aż na wielkich gromadach galaktyk i supergromadach skończywszy, żeby to wszystko miało czas się formować, musi być we Wszechświecie dodatkowy składnik wytwarzający pole grawitacyjne i w żaden inny sposób z tą widzialną materią nie oddziałujący. Przeprowadzono już dość dokładne oceny ilości tej ciemnej materii we Wszechświecie. Okazuje się, że ona jest dominującym składnikiem, dominującym względem materii widzialnej. Jest jej co najmniej 10-krotnie więcej niż materii widzialnej. To jest takie dolne oszacowanie. Oczywiście powstaje pytanie, co to może być ta ciemna materia, i tutaj odpowiedzi niestety nie ma. To już nie jest zadanie astronomów. Od 80 mniej więcej lat wiemy, że Wszechświat rozszerza się. Przez długi czas, do początku lat 70. ubiegłego wieku, nie wyciągnięto z tego jednoznacznej konkluzji. Obok siebie istniały dwie teorie. Teoria Wszechświata rozszerzającego się, który w swoich początkowych chwilach miał bardzo małą objętość, i teoria Wszechświata stacjonarnego, która zakładała, że we Wszechświecie z upływem czasu nic się nie zmienia i przez cały czas wszystko wygląda tak samo. Żeby rzeczywiście nic się nie zmieniało, teoria stanu stacjonarnego musiała zakładać, że we Wszechświecie powstaje materia. Dopiero na początku lat 70. astronomowie, pod napływem nowych obserwacji, nowych danych obserwacyjnych, z których najważniejszą było odkrycie tak zwanego promieniowania eliktowego, pozostałości po bardzo wczesnych epokach ewolucji Wszechświata, pod napływem tych nowych danych obserwacyjnych, zdecydowali, że najlepiej odpowiada temu, co widać we Wszechświecie, teoria ewolucyjna, teoria Big Bangu, tak zwanego wielkiego wybuchu, zgodnie z którą właśnie, tak jak powiedziałem, w swoich bardzo wczesnych chwilach Wszechświat był bardzo gęsty, w tym sensie, że gęstość materii w nim była bardzo duża i niewielką objętość zajmował. Też w pewnym szczególnym sensie, w tym sensie, że odległości między elementami, jakie wtedy mogłyby dać się wyodrębnić, były bardzo niewielkie w porównaniu do tego, co dzisiaj się obserwuje. Najnowsze dane obserwacyjne pozwoliły zbadać zmianę prędkości, z jaką Wszechświat się rozszerza. Po pierwsze, wiedziano od dawna, że ta prędkość z upływem czasu musi maleć, i ten efekt zaobserwowano. Dlaczego musi maleć? Dlatego, że wszystko, co jest we Wszechświecie, oddziałuje na siebie nawzajem siłami grawitacji, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się elementów Wszechświata. Wiążą Wszechświat, można powiedzieć, obrazowo w jedną całość. Dosłownie w ostatnich latach, to jest odkrycie, którego dokonano, o ile dobrze pamiętam, zaledwie 3 lata temu, okazało się, że etap spowalniania Wszechświata zakończył się, ten, który uprzednio zaobserwowano, a obecnie znajdujemy się w takiej dziwnej fazie, w której Wszechświat przyspiesza. Co to oznacza? To oznacza, że oprócz grawitacji spowalniającej rozbieganie się galaktyk, istnieje we Wszechświecie jakiś dziwny czynnik, który przeciwdziała grawitacji, niejako rozpycha
galaktyki, rozpycha elementy wszechświata, zmuszając je do coraz szybszego rozbiegania się. O tym, co by to być mogło, nikt nie wie. To jest najgorętszy temat astrofizyki w tej chwili i ściśle związany, jak wiele innych tematów astrofizycznych, z fizyką cząstek elementarnych, z podstawami, na których jest zbudowana cała nasza fizyczna rzeczywistość. Okazuje się po prostu, jak już wiele razy przedtem, że rzeczywistość jest o wiele bardziej skomplikowana, niż sobie to do tej pory wyobrażaliśmy.